wątpliwości, kto, gdzie i za ile coś zmalował. Chciałbym jeszcze o jedną sprawę zapytać. Pan w komentarzu tygodnia mówi, że zadziwia mnie milczenie w sprawie KGHM. Polityków Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie solidarnie milczą w tej sprawie politycy PO, SLD, PSL i Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, pan premier Mateusz Morawiecki w ogóle jak dotąd nie wypowiada się o kłopotach KGHM. Jakie to kłopoty? Gdzieś słyszałem o sprawie audytu. Nie wiem, czy to 1 miliard za usługi doradcze, czy to tylko ta kwestia, czy jeszcze o innych pan myśli, kwestia eksploatacji złoża Bytom-Odrzański, kwestia no, koncesji na wydobywanie chyba srebra i miedzi w Kanadzie, bo tam też były wielkie inwestycje. To niestety wszystko razem pokazuje, tych czynników jest bardzo wiele, pokazuje, że gromadzą się czarne chmury nad naszym koronnym kombinatem, nad spółką, która jest naszym srebrem rodowym. Nomen omen zresztą wydobywająca srebro, jesteśmy jednym z największych w świecie producentów wydobywców srebra, o czym mało wiemy. Zresztą wczoraj bodaj był napad na skarbiec, w którym przechowywano srebro w KGHM-ie właśnie. Dziwny, kryminalny napad się wydarzył. To taka najświeższa informacja. A z tych informacji, które mnie niepokoją, to po pierwsze zbliża się termin pierwszych płatności dla japońskich banków, które udzieliły kredytu KGHM-owi na zakup akcji kanadyjskiej spółki Quadra, która między innymi miała złoże Sierra Gorda w Chile. Dziś już wiemy, że złoże Sierra Gorda nie przyniesie takich efektów, jak zapowiadał pan Wirt, były prezes KGHM-u w czasach rządów PO-PSL. Wiemy też, że przepłacono za te akcje Quadry. Co więcej, ostatnio władze kanadyjskie odmówiły przedsiębiorstwu KGHM International koncesji na eksploatację srebra i miedzi w Kanadzie. I tam już jest gotowa kopalnia, która nie ma koncesji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia ceny, za jaką kupiono. Oczywiście ta cena ponad 9 miliardów szokuje. Dziś wiemy, że już KGHM na tym traci. Następna rzecz, która budzi wielkie zdziwienie, no to jest oczywiście ten audyt, który został ogłoszony, z którego wynika, że ponad 1 miliard złotych wydano na usługi doradcze. Na jakieś dziwne kancelarie, które doradzały kombinatowi KGHM. No to też jest niezwykle dziwne. Następnie, KGHM nie dostaje koncesji w Polsce na eksploatację polskiego złoża Bytom-Odrzański, gdzie jest srebro i miedź, a koncesję dostaje firma kanadyjska, związana z korporacją Lumina, firma Miedzi Cooper, na czele której przedstawicielem której jest pan Stanisław Speczyk, były prezes KGHM-u, ale także był wysoki urzędnik Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie miał dostęp do wszystkich map geologicznych, tajemnic i do kadry. Więc no, to też należałoby wyjaśnić. I wreszcie rzecz taka uciążliwa dla KGHM-u, ale pokazuje, jak ustawodawca myśli o KGHM-ie. Podniesiono w Polsce normy emisji tlenku azotu. Powyżej norm unijnych. My mamy bardziej restrykcyjne w tej chwili normy niż Unia Europejska. Jak to skutkuje? Trzeba wymienić większość pojazdów, które są eksploatowane na terenie KGHM-u, bo nie utrzymują tych norm. To znowu jest uderzenie w KGHM i tego się bardzo dużo składa. Co więcej, wydawało się, że jak przyjdzie dobra zmiana, to nastaną lepsze czasy dla KGHM-u i KGHM będzie bardziej się przysługiwał budżetowi państwa. A tymczasem no nie bardzo tam się poprawiło. Mówiąc krótko, tamtych zastępują nasi. I na przykład jednym z dyrektorów zostaje ojciec posła Prawa i Sprawiedliwości, który z zawodu jest emerytowanym bibliotekarzem. I to wszystko są przykłady tego, że cały czas traktuje się państwo spółki, a zwłaszcza takie wielkie spółki jak KGHM, jak po prostu paśnik, przy którym kolejne ekipy mają się po prostu napaść. I to budzi oczywiście zastanowienie. Przeciwko temu protestowała Solidarność z KGHM, pisząc nawet pisma do pani premier Szydło, no jak na razie bez większego odzewu.
A pewne rzeczy można prostować, czy czasem może być tak, że jesteśmy zakładnikami? Myślę tutaj prezes, czy rada nadzorcza, członkowie zarządu, ci odpowiedzialni na przykład za taką firmę jak KGHM, że jesteśmy zakładnikami jakichś rozwiązań, jakichś decyzji, że nie możemy tego wziąć i odwrócić, a kolejna sprawa, kwestia wyświetlenia tego, żeby też to odium nie poszło na nas, tak, że my jesteśmy również tymi, którzy w tym biorą udział, bo tego też by nikt nie chciał. Każdy chciał mieć taką i carte blanche, a z drugiej strony nic, co mnie czy nas obciąża, tak? Że jesteśmy tacy sami, bo to też nie chcielibyśmy tutaj tak wskazywać, tak teraz mówić, żeby ktoś nie myślał, że no, bijemy w swoich, czy coś takiego, nie, odkopujemy czyś autorytet, no właśnie, tak, bo zaszłości. Tej koalicji nieszczęsnej PO i PSL, ale ludzie z dobrej zmiany nie przeprowadzili takiego audytu dotychczas, który by pokazał, jest tyle patologii, są tak patologiczne zakupy. Z tym wszystkim musimy się borykać i to będziemy naprawiać. Gdyby przy wejściu coś takiego było, byłaby sytuacja czytelna i oni sami musieliby być zobligowani do bardziej czytelnych działań. A tymczasem no, tam jest praktyka taka, że czy rządzi SLD, czy rządzi PO, czy nawet jak przyszedł PiS, to i tak jakoś tam się wszyscy porozumiewają. No i to porozumiewanie jest nieformalne. No to jest bardzo specyficzne środowisko, ten KGHM, bo to jest ogromna spółka. Szef KGHM-u to jest jak udzielny książę. No, po prostu na włościach. Więc to jest olbrzymie pokusy też dla, no, do takiego zachowania wielkopańskiego. No ale dalej Skarb Państwa i odpowiedzialni, prawda? No to no właśnie, pan no właśnie wspomniał prezesa Stanisława Specika, no to on przestał być prezesem zarządu, no i został sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu. Teraz nie wiem, co teraz robi, tak? No bo nieraz w prywatnej spółce, która jest konkurencją dla KGHM-u. No to też jest zastanawiające, na ile tacy ludzie, prawda, na ile możemy, przecież oni mają wiedzę i to jaką wiedzę, tak? To wynoszą wiedzę i zabierają kadrę. Zabierają kadrę, bo to nie tylko z KGHM-u, ale właśnie z Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie przecież mamy wszystkie informacje o skarbach, które są pod polską ziemią. To są bardzo niebezpieczne praktyki i jakoś bez kontroli przebiegają. No dalej sobie czytam właśnie o prezesie Speciku, że równolegle pracował jako konsultant wielu koncernów surowcowych w Polsce i za granicą. No ładnie. No tak, no bo konsultuje w firmach prywatnych i instytutach. Przejąć. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. No to też na koniec roku daje nam wiele do myślenia. No ale żebyśmy, tak jak mówimy, nie obudzili się w innej rzeczywistości, musimy twardo chodzić po ziemi, nie żyć pragnieniami, że dobrze by było, tylko no tak jest. I teraz jest ktoś odpowiedzialny za to, żeby to czynić prawo prawem, żeby sprawiedliwość też była, a nie, że jedni mogą wszystko, a inni na chleb nie mają. Tak, jeszcze jest jedna uwaga na koniec roku, żeby kuchennymi drzwiami nie weszli nam do Polski migranci, czyli ci, których nam chce sprzedać Unia Europejska, która sama się sparzyła. No ale już chyba prezydent Francji próbuje coś zaostrzać, wielu mówi, że to błędna polityka, no czy tak rzeczywiście, czy tylko takie słowa, a robią swoje. No. Ale przecież cały czas szermują hasłem Solidarności Europejskiej. Ta solidarność ma polegać na tym, że te kraje bogatsze odsączą sobie z tej fali migracyjnej wartościowych lekarzy, inżynierów, a całą resztę będą upychać, mówiąc brzydko, w mniej wartościowych krajach Unii Europejskiej, czyli także w Polsce. I stąd taka złość, że Polska się zaczęła stawiać i nie chce przyjmować migrantów. Ale teraz zaczęło się mówić o korytarzach humanitarnych. Ja przestrzegam przed takim myśleniem, bo jest to inna nazwa